Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Miło mi jest Was gościć u mnie na kanale. Dzisiaj przed Wami kolejna nietypowa fucha, która przytrafiła mi się ostatnio, mianowicie montaż napędu do bramy dwuskrzydłowej. Mówię nietypowa dlatego, bo zazwyczaj się tym nie zajmuję, aczkolwiek tutaj koleżanka poprosiła mnie, żebym ogarnął temat. Sprawa raczej dosyć prosta, tylko że tutaj w jednym, w granicy działki z prawej strony, przy jednym skrzydle znajduje się budynek, co uniemożliwia montaż napędu właśnie na tym skrzydle, można powiedzieć w cudzysłowie, w tradycyjnym miejscu. Musiałem sobie jakoś z tym poradzić. Jak sobie poradziłem, no to mam nadzieję, że za chwilkę zobaczycie, jeżeli zostaniecie ze mną kilka minut. Wspólnie z inwestorką wybraliśmy zestaw do bramy firmy Elektrobim. Jest to model ETM01 Fortis. Jak coś, to link macie w pierwszej linii opisu. Dlaczego Elektrobim? Dlatego, bo po prostu ja mam u siebie 2 lata napęd do bramy przesuwnej, nic się z nim nie dzieje, w użytkowaniu wszystko ok, nawet baterii w pilocie nie musiałem wymieniać, tak więc jak najbardziej dla mnie firma godna polecenia. Jeżeli chodzi o przewody do tego układu, no to wszystkie przewody, ich ilość, rodzaj, przekrój macie podane na stronie producenta. Dobrze jest przepuścić przewody w gruncie jeszcze przed wszystkimi robotami ziemnymi, czyli na przykład przed kostką w tym wypadku. Jest po prostu wygodniej. Tutaj na szczęście panowie od kostki wrzucili peszle, no tylko że no wiadomo jak to z peszlami, one są karbowane, jest też kilka zakrętów, tak więc no dosyć ciężko było te przewody przeprowadzić, ale jakoś wspólnie tutaj z pomocą inwestorki daliśmy radę. Moim zdaniem, jeżeli macie tylko taką możliwość, no to proponuję Wam zrobić to przed robotami ziemnymi. Jeżeli chodzi o wprowadzenie przewodów do słupków, no to ja zrobiłem to wprowadzenie gdzieś około 10 cm ponad poziomem kostki. Nie rozkopywałem kostki, nie robiłem bardzo dużo bałaganu, tutaj po prostu uznaliśmy z inwestorką, że tak też jest estetycznie, jej się podobało, dlatego po prostu no, tak to zrobiłem. Jakby no, wejście tych przewodów zamaskowałem takimi czarnymi puszkami, które właśnie przed chwilą widzieliście na ekranie tutaj monitora. Jeżeli chodzi o podłączenie, no to ja zaczynam sobie od elektroniki, zaczynam sobie od fotokomórek, są one dwie, jedna to nadajnik, druga odbiornik. Do ich podłączenia potrzebujemy przewody 4x0,5 mm kwadrat, tak rekomenduje producent. Jeżeli chodzi o serce urządzenia, czyli sam sterownik, no to przed montażem ja bym rekomendował Wam, żeby wykręcić sobie elektronikę z niego. Wiecie, no to jest dosyć delikatne urządzenie i no, każde omsknięcie wkrętarki może skutkować po prostu no, uszkodzeniem tej elektroniki. No, według mnie po prostu prościej jest i bezpieczniej to wymontować. Tutaj na ekranie widzicie lampkę sygnalizacyjną, która również jest w zestawie. Ja ją postanowiłem zamontować na słupku, na którym no, montuję serce urządzenia. Tak po prostu było mi wygodniej, czyli ta lampka nie znajduje się na słupku bramowym, tylko na słupku furtkowym, można by powiedzieć. Jeżeli chodzi o podłączenie i zaprogramowanie centrali, no to z góry zakładam, że jeżeli oglądacie mój film i chcecie coś takiego robić u siebie w domu, no to ogarniacie schematy elektryczne. No jeżeli tego nie ogarniacie, no to raczej się za to nie bierzcie. No wiecie, z prądem nie ma żartów, trzeba na to uważać. Aczkolwiek powiem Wam taką jedną rzecz. Firma Elektrobim prowadzi kanał na YouTube i tam na tym kanale pokazują, jak zamontować poszczególne napędy do bramy. Bardzo ułatwia to pracę. Tam na tym kanale również pokazane jest, jak podłączyć taką centralkę, jak zaprogramować tą centralkę, tak więc naprawdę krok po kroku wszystko jest bardzo ładnie, w bardzo prostym języku objaśnione i jeżeli ogarniacie schematy elektryczne, a ciężko Wam jest pewne rzeczy zaprogramować i tak dalej, no to tam tak naprawdę po tym filmie, jeżeli zobaczycie, wszystko stanie się jasne.
Jeżeli chodzi o odbojnik, który tak naprawdę jest obowiązkowy przy tego typu bramach i przy tego typu napędach, no, fabryczny odbojnik, który był dostarczony w zestawie, nie pasował, bo był zbyt niski. Tutaj inwestor musiał kupić coś innego, wybrał taki odbojnik. Tutaj już po zamontowaniu pasuje jak ulał. I teraz clue dzisiejszego filmu, czyli gdzie zamontowałem napęd. No, siłowniki musiałem zamontować w górnej części bramy. Tak naprawdę nie było innego wyjścia. Inwestorzy to zaakceptowali. Nie wygląda to strasznie, bo te siłowniki są naprawdę estetyczne i w sumie no, dobrze to wyszło. Jeżeli chodzi o punkty montażowe i ich wyznaczenie, no to pomoże Wam kalkulator na stronie Elektrobim. Prosta sprawa, wpisujecie wymiary zgodnie z instrukcją i wyskakują Wam punkty montażowe zawiasów z lewej i z prawej strony siłownika. Tak więc tak to wygląda. Po zamontowaniu tych siłowników podłączyłem wszystko na krótko. No i co? No zobaczę, czy to wszystko w ogóle działa i jak to wygląda. Tak jak widzieliście na filmie, wszystko śmiga bez zarzutów, aczkolwiek brama otwiera się i zamyka dosyć agresywnie, tak więc no tutaj jeszcze kwestia regulacji, którą będę wykonywał za chwilę. Wprowadzam przewody do słupków, podłączam, zamykam słupki i kwestia instalacji jest już zakończona, można powiedzieć szybko, sprawnie i bez żadnych komplikacji. Pierwsze pytanie, które zadał mi inwestor tuż po przekazaniu pilotów, to co się stanie, jeżeli zabraknie prądu? I tutaj producent również przewidział taką możliwość. W zestawie są dwa klucze do luzowania napędów. Po zluzowaniu tych napędów możecie otworzyć i zamknąć bramę ręcznie. Tak więc jeżeli Was trapiło również takie pytanie, no to służę odpowiedzią. I tyle moi drodzy, to by było, no, by był już koniec tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Na koniec powiem Wam, że film powstał przy współpracy z firmą Elektrobim i specjalnie dla widzów kanału Remont for You macie kod rabatowy na wszystkie napędy do wykorzystania w sklepie. Kod rabatowy jest w opisie tego filmu, tak więc zachęcam do rozwinięcia, poczytajcie sobie, co tam jest w tym opisie napisane i tyle. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.